poznaniu.pl. Poznań w minutę. Montaż i testowanie sieci trakcyjnej w centrum miasta zostały zakończone. Od soboty 16 grudnia otwarte zostaną zmodernizowane trasy w centrum oraz przy ulicy Kurnickiej. Pasażerowie będą mogli korzystać z całej sieci tramwajowej w Poznaniu. 200 nowych parkomatów pojawi się w Poznaniu. Niestety, kierowcy za postój nie we wszystkich będą mogli płacić gotówką. Urządzenia mają zostać zainstalowane na Starym Mieście, Śródce oraz w okolicy Politechniki. Uniwersyteckie Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt zostało oficjalnie otwarte. Powstało przy Uniwersytecie Przyrodniczym. Ma zajmować się m.in. badaniami nad przygotowaniem diet dla zwierząt. Trwa internetowe głosowanie w Pucharze Świata Manuli 2023. O pierwsze miejsce walczy Manul Magellan z poznańskiego zoo. Jego rywalem jest japoński bol. Każdy może oddać głos.